W dniu dzisiejszym, czyli 12 października, mimo niewygodnej dla niektórych godziny, którzy tu przybyli wszyscy pod Urząd Powiatowy w Gryficach. Jestem po raz kolejny zbulwersowana sytuacją, jaką nastąpiła w poprzednim tygodniu. Chodzi mi o brak chęci ze strony Zarządu Powiatu Gryfickiego na wyremontowanie odcinka drogi powiatowej Wieczyno-Gorzysław o długości 1 km 650 m. Nie zostało bowiem podpisane porozumienie, umowa ze strony powiatu gryfickiego na dodatkowe środki, chociaż na początku powiat gryficki deklarował, składając we wrześniu zeszłego roku wniosek, że da na tę drogę 25% kwoty kosztorysowej z 1600 zł, z 1 600 tysięcy zł, czyli 400 tysięcy zł. A potem, jak to napisał, wykazując wolę zrealizowania inwestycji, Zarząd Powiatu Gryfickiego w dniu 26 maja bieżącego roku zmniejszył tę kwotę do 250 tysięcy zł. Po przeprowadzonych w tym roku dwóch przetargach i po porozumieniach powiat gryficki ma dołożyć dziś około 63 tysięcy zł, których nie chce dać mimo tego, że łączna kwota jest dużo mniejsza niż deklarowana była przez powiat gryficki we wrześniu 2014 roku. Zapewne jest tak dlatego, że kwota wykonania drogi w zawyżonym wcześniej kosztorysie drogi z kwoty 1 600 000 zł zmniejszył się po dwóch przetargach do kwoty około 923 000. To już trzy razy czy cztery składany był wniosek o tę drogę do Urzędu Marszałkowskiego. Uważam, że w tej sytuacji nie chodzi o pieniądze. Składając wniosek, powiat gryficki był gotowy dać 400 000 zł. To dlaczego teraz nie chce dać mniejszej kwoty? To jest droga powiatowa, która jakby była zrobiona wcześniej, to już byłyby do tego czasu wykonane inne drogi powiatowe, które czekają w kolejności. Uważam, że nadszedł najwyższy czas, by doprowadzić tę inwestycję, to jest drogę Bieczyńską, do końca. Teraz przeczytam nowej do władz powiatu gryfickiego, starosty Kazimierza Sacia i jego zarządu, do radnych powiatowych i do Platformy Obywatelskiej powiatu gryfickiego. Przepraszamy za zamieszanie wszystkich mieszkańców Gryfic. Jednak nie jesteśmy tu z własnej woli, a przyjechaliśmy, żeby zaprotestować wobec odrzucenia przez starostę Kazimierza Sacia i władze powiatu gryfickiego kolejnego już odrzucenia remontu drogi powiatowej Bieczyno-Gorzysław. Protestujemy przeciwko karygodnej polityce starosty i jego ekipy oraz przeciwko antyspołecznej polityce popierającej starostę Platformie Obywatelskiej. O drodze do Bieczyna słyszeliście na pewno. Zabiegamy o jej remont już od lat 80. ubiegłego wieku. Wiele lat składania podań do urzędów pozostało bez echa. Wreszcie w 2008 roku społeczność wsi Bieczyno wyraziła swój kategoryczny sprzeciw wobec wieloletniego zaniedbywania jej interesów i zapowiedzieliśmy rozpoczęcie od 2009 roku zorganizowanych akcji protestacyjnych z bojkotami wyborów łącznie. Nasza społeczność zbojkotowała w latach 2009 i 2010 wybory do Parlamentu Europejskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej, obie tury. Był to wyraz desperacji wobec zaniedbań i arogancji samorządowców powiatu Gryfice i rządzącej powiecie Platformy Obywatelskiej dla elementarnych potrzeb mieszkańców własnej powiatowej wspólnoty samorządowej. Dopiero nasze radykalne działania przyniosły pierwsze rezultaty. Wyremontowano jednak tylko część drogi. Droga do Bieczyna dzięki zainteresowaniu niezależnych mediów stała się tematem znanym w całej Polsce. O protestach donosiły największe stacje, a wiadomości pojawiały się w głównych wydaniach informacyjnych. Nasze działania spotkały się z dużym, pozytywnym oddźwiękiem w całym kraju. W 2010 roku w wyborach samorządowych nasz kandydat dr Zdzisław Matusewicz został burmistrzem Trzywiatowa i jest burmistrzem już drugą kadencję. Od tej pory burmistrz czyni nieustanne zabiegi o dokończenie remontu drogi do Bieczyna. Powtórzmy, drogi powiatowej. Już w 2012 roku powstała pierwsza szansa dokończenia remontu. Jednak został on odrzucony
przez opozycję burmistrza. W rezultacie zamanifestowaliśmy ponownie. Przyciśnięci do muru działacze lokalnej PO z panem starostą Kazimierzem Saciem, posłem Konstantym Oświęcimskim, radnym wojewódzkim Arturem Łąckim, radnym byłym burmistrzem Trzywiatowa Sławomirem Różkowskim osobiście przyjechali do Pieczyna w styczniu 2013 roku. Obiecali wówczas, że sami zbudują tę drogę z tak zwanych setnówek w roku 2014. Okłamali nas. Od 2011 roku naszą walkę o drogę popiera marszałek Jarosław Rzepa, który wraz z burmistrzem Trzywiatowa rokrocznie naciskają władze powiatu gryfickiego, proponując konkretne środki finansowe na remont drogi pieczyńskiej. Co roku te starania są odrzucane. Dzisiaj, w końcu roku 2015, jest tak samo. Marszałek oraz gmina Trzywiatów zabezpieczyli pieniądze i proszą, by powiat gryficki też tak zrobił, by doszło do dokończenia remontu tej powiatowej drogi. Jednak starosta Kazimierz Sać i zarząd powiatu ponownie odmówili podpisania porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Jutro, 13, ostateczną decyzję w sprawie odrzucenia remontu czy też zrobienia drogi pieczyńskiej ma podjąć Rada Powiatu. Pamiętajcie, kogo reprezentujecie i po co zostaliście wybrani. Wzywamy radnych powiatu gryfickiego. Przerwijcie ten obłędny krąg arogancji i lekceważenia potrzeb własnego społeczeństwa. Droga Pieczyno-Gorzysław jest wstydem i kompromitacją całego powiatu, a przede wszystkim władz powiatu. Niezdolność rozwiązania tej sprawy przez tak wiele lat jest waszą kompromitacją osobistą. Zacznijcie wreszcie coś robić dla swoich mieszkańców i zajmujcie się tylko własnymi interesami. Pieczyno żąda drogi. Pieczyno żąda drogi. Pieczyno żąda drogi. A od złomu ich trzeba zabrać. To może coś się ruszy. Proszę Państwa, mieliśmy wszystkie media, wszystkie portale internetowe w środę ubiegłego tygodnia. W czwartek ubiegłego tygodnia pan starosta podjął decyzję, żeby o tej samej godzinie w dniu dzisiejszym odsłonić inną drogę i tam ściągnąć swoich urzędników oraz media przez siebie zaproszone. Na pytanie dzisiaj postawione przez dziennikarza telewizji, dlaczego te uroczystości się pokrywają, pan starosta odpowiedział, że nie wiedział o manifestacji, która na dzisiaj jest planowana. To, proszę Państwa, jest nic innego jak klasyczne dla starosty powiatu gryfickiego Kazimierza Sacia aroganckie podejście do potrzeb naszej społeczności. Nie po raz pierwszy arogancja, buta i aspołeczna postawa pana starosty powoduje, że musieliśmy się tutaj pojawić. To arogancja pana starosty Kazimierza Sacia doprowadziła do tego, że nie ma tutaj dzisiaj z nami przedstawiciela starostwa. Jak to możliwe, żeby przedstawiciel starostwa był nieobecny na proteście, który ciągnie się od 2009 roku. Przypomnijmy, proszę Państwa, to nie jest kolejne podanie, pismo złożone przez społeczność jakiejś wsi, że drogę należy wyremontować, bo my doskonale wiemy, że większość dróg powiatowych jest w opłakanym stanie. I że jest sporo dróg w podobnym stanie do drogi pieczyńskiej, ale jest to wynik nieróbstwa i zaniedbania właśnie władz powiatu. Przez szereg lat te drogi nie są remontowane. Przez szereg lat odsuwa się możliwość remontu tych dróg. I dzisiaj, kiedy mamy możliwość zabiegania o duże środki na kolejne lata i kolejne inwestycje, urzędnicy pana starosty mówią, a może w następnym roku. Nie dajmy się na to nabrać. To jest
okłamywanie nas wszystkich, bo słyszymy to rokrocznie. Rokrocznie przedstawiamy panu staroście możliwość finansowania remontu drogi Bieczyńskiej. Rokrocznie słyszymy to samo. Aroganckie, butliwe podejście mówiące, że nie, spróbujmy to przełożyć, spróbujmy to zrobić kiedy indziej. Za rok usłyszymy to samo, nie łudźmy się. Od 2011 roku w naszych staraniach popiera nas pan marszałek Jarosław Rzepa. Dziękujemy mu serdecznie za to wsparcie. Dzięki tym zabiegom mamy zagwarantowane środki z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy też zapewnione środki w budżecie gminy. To starostwo powiatowe uchyla się od remontu drogi Bieczyńskiej. I musimy to powiedzieć wyraźnie. Bieczyno żąda drogi. Bieczyno żąda drogi. Bieczyno żąda drogi. Bieczyno żąda drogi. Dość kłamstwa starosty. Dość kłamstwa starosty. Broń się za drogę. Dość kłamstwa starosty. Dość kłamstwa starosty. Pokolenie, które dzisiaj jest z nami, z flagami, musiało kontynuować te protesty za lat kilka. Ta droga musi powstać. Ta droga jest drogą łączącą naszą społeczność. Tam jeździmy kilka razy dziennie. I niestety codziennie musimy narzekać na przedstawicieli naszych. Proszę Państwa, w roku 2012 został zmontowany taki montaż finansowy. Zostały nam mówione wszystkie instytucje. I w tym montażu finansowym, który dawał szansę na wyremontowanie drogi już w 2013-2014 roku, powiat i gmina musiały dołożyć tylko po niecałe 250 tysięcy. Z każdym rokiem te kwoty są coraz większe. Z każdym rokiem coraz trudniej jest to zrobić. Tamtą naszą propozycję odrzuciła Platforma Obywatelska Powiatu Gryfickiego. Tak jak wymieniła tutaj pani sołtys, pan Oświęcimski, który dzisiaj tuż przed wyborami tutaj ogłasza się i jest na odsłonięciu drogi pod Gryficami, nie znalazł sposobności, aby do nas przybyć. Dzisiaj pan starosta tak zorganizował drugą uroczystość, aby też kolidowała ona z tym wydarzeniem, które dzisiaj mamy w tej chwili. Proszę Państwa, jest to typowa arogancja. Tam są dzisiaj ci wszyscy, którzy w roku 2013 w styczniu byli w Bieczynie i obiecywali, zrobimy wam tę drogę. Platforma Obywatelska okłamała nas. Wcześniej społeczność wsi Bieczyno podejmowała. Dzisiaj nie bojkotujemy tych wyborów. Dlatego nie bojkotujemy, gdyż mamy kandydatów, którzy są wyraźnie przeciwni temu, jaką politykę uprawia pan starosta Kazimierz Sadź. Dzisiaj mamy na kogo głosować w nadziei na to, że po wyborach ta władza doszedł, a w najbliższych wyborach głosujemy na wyraźnych przeciwników takiej polityki, jaką reprezentuje pan starosta Kazimierz Sadź i Gryficka Platforma Obywatelska. Bo dzisiaj już nie są partnerzy dla społeczeństwa. Mówi pan, panie burmistrzu, że mam mówić normalnym głosem. No, zobaczy pan, że my Bieczyną mówimy normalnym głosem. Tylko widocznie pan starosta Sadź chce chyba, żebyśmy inaczej mówili, czy jak? No bo to krowa zrozumie, że nam chodzi tylko o drogę, a o nic więcej. Ile można? Nie kazał starosta, żebyśmy nie manifestowali, nie chodzili, nie przeszkadzali, bo drogę nam zrobili. Myśmy się uspokoili, nie przeszkadzali. I co się okazuje? Kłamstwo goni kłamstwo i nic więcej. Nawet nie mam mowy, żeby co innego tu się spodziewać. Bieczyno żąda drogi. Bieczyno żąda drogi.